i jeszcze kilkadziesiąt osób na trasie. I teraz 161. Adam Zygmunt. Brawo, Adam. Gratulujemy. I brawa dla kolejnej dziewczyny. Wiecie, po co są dłonie kibiców? Po to, by, jak pisał poeta, by pierwszą żywych dać oddech zapału. Wiew szeroki i skrzydła do ramion. To Broniewski. A my klaszczemy tej zawodniczce, która teraz na mecie. Jaki numer? Oczywiście startowy. 117. Z numerem startowym 117 Jolanta Bartula. 334. Proszę się nie śmiać, bo nie mogę mówić. Kamila Wawrzyniak. A teraz z numerem 187 na mecie Bernadetta Hałatek. No chyba szczęśliwa trzynastka, prawda? Szczęśliwa trzynastka? Joasia, wszystko gra? Czyli ze szczęśliwą trzynastką na mecie, proszę Państwa, Joasia Żak. A za Joasią z numerem 12 Mirek Senik. Brawo, Mirku! Jak było, Mirek, na trasie? Ciężko. Słuchaj, prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy w 63 roku Amerykanie wychodzili z kryzysu. Najpierw przywitajmy zawodniczkę, powiem ci coś na temat ciężkości. Jolanta Górny, wiesz co powiedział do swojego narodu? Nie módlcie się o to, żeby było łatwo. Módlcie się o to, byście byli silni. Ty byłeś! Zastanawiam się, gratuluję organizatorom przede wszystkim. Mamy tobie ukończenia biegu. 368 i 192. 192 Dorota Gawron, a z numerem 368 Kasia Kobosko. Brawo dziewczyny, brawo chłopaki. Kolejne medale przechodzą w dłonie finiszujących zawodników. A ja mówiłem właśnie o tym przemówieniu Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. To nie ma być lekko. Kto powiedział, że ma być lekko, panie Jacku, prawda? Jacek Jucha, czy ty zakładasz, Jacek, ruszając na swoje ultramaratony, gdzieś tam na biegi 100 km w góry, że będzie lekko? Nie! Ma być ciężko, a my mamy ten trud pokonać. To jest piękno sportu. Pokonanie czegoś trudnego daje dziką radość. Pokonanie samego siebie daje szalone zwycięstwo, a brawa kibiców tą radość powiększają. A więc brawa dla kolejnego zawodnika. Prosimy o klacki. 178. Tomek Ostrębski. Brawo, Tomku. Gratulujemy. Przede wszystkim zorganizowany bieg. Dla niego zbieraliśmy środki finansowe z waszych wpłat, z wpłat biegu dorosłych, z wpłat za te przepiękne przejażdżki po tej lagunie, po tym zalewie tutaj razem z naszymi ratownikami. Jeszcze na pomoście chłopaki działają. Obiecali mi osą. Pozdrawiamy, że będą do godziny. Dla zawodniczki z numerem 270 to jest Kinga Jung, a za Kingą z numerem 58 na mecie Paweł Kowalczyk, a za Pawłem kolejny. Kolejna dziewczyna z numerem 182, Agnieszka Trać. Brawo, Aga, a za Agnieszką z numerem 169 na mecie Janusz Morawski. Janusz zajmuje, to na razie nieoficjalna informacja. Także spróbujcie, bo to jest dobry sposób. Gorące brawa, jest Krzysiu, proszę Państwa, jest cała ekipa. Prosimy o brawa, prosimy o brawa, proszę Państwa. Krzysiu Węgrzyn z numerem 288. Razem z nim cała grupa. Kochani, zatrzymajcie się, bo ja muszę wasze numery odczytać. Dobrze? 106 numer startowy. Agnieszka Komendera. Są brawa dla Agnieszki. Podziękowaniu. Krzysiu, brawo. 170. Patrzcie Państwo, jaki finisz. Mistrzyni finiszu. Gorące brawa. 396. Joanna Konior, brawo, Aśka. Jesteś wspaniała jak Joanna Dark. Dzisiaj naprawdę możesz sobie powiedzieć, dokonałam nie mniej ważnych rzeczy niż ona. Joanna Dark, twoja imienniczka i ty to naprawdę wielkie postacie w naszej historii, przynajmniej w historii naszego biegania.